Dzień dobry, witam wszystkich na mojej lekcji dotyczącej funkcji liniowej. Moim gościem jest znana aktorka i piosenkarka Sylwia Lipka, która przygotowywała się jakiś czas temu, chyba już 3 miesiące się znamy, do matury w naszej fundacji Cała Polska Liczy Dziecię. To zaczniemy. Sylwio, pamiętam, jak przyszłaś do mnie 3 miesiące temu przygotować się do matury, już po maturze, humor dopisuje, i nie zapomnę twojej czarnej rozpaczy, kiedy zaczynaliśmy rozwiązywać zadania, które były w latach poprzednich o maturach i one dotyczyły funkcji liniowej. I tak pamiętam, takie straszne łezki pociekły wtedy. No, jesteś osobą bardzo wrażliwą a to jest jeden z wyznaczników inteligencji człowieka, wrażliwość. Współczuję ludziom, którzy wrażliwości nie posiadają. I pamiętam, kiedy mi się poskarżyłeś, że ty w zasadzie nie wiesz, jak się w ogóle sporządza wykres funkcji liniowej. Więc chciałbym przypomnieć, bo wiem, że mnóstwa młodych ludzi dotyczy ten brak umiejętności wykonania szkicu funkcji liniowej. Więc najpierw przypomnijmy sobie, jaki wzór ma funkcja liniowa. Pamiętasz to jeszcze? O, łezka pociekła, to wspomnienia, tak? Pamiętasz? Tak. Wiesz, że standardem jest, że w ogóle młodzi ludzie mają problem z rozpoznaniem, czy dana funkcja jest funkcją liniową, czy nie. No to przypomnijmy sobie. Nie wiem, czy się dasz ponownie złapać na tą pułapkę, czy to jest funkcja liniowa? Nie pamiętasz? Jest to funkcja liniowa. Dlaczego? Nasze a wynosi tutaj 1, a b wynosi 0. Ponieważ matematycy to szalenie leniwi ludzie, ale w granicach zdrowego rozsądku, no to nikt przy zdrowych zmysłach z lenistwa nie będzie pisał y równa się 1 razy x plus c, tylko właśnie tą postać zapisujemy. I stąd wasze kłopoty. Widzicie? A co to jest? No to teraz druga pułapka. Czy to jest funkcja liniowa? Czy to jest wzór funkcji liniowej? Tak. Ile nasze a będzie wynosiło? Minus 1, a b znowuż 0. I oczywiście znowu nikt nie będzie pisał o w takiej postaci, tylko z wygody, z lenistwa, z pośpiechu zapisujemy to o wiele krócej. A teraz chciałbym ci zapytać może o taką rzecz. A co jest wykresem każdej funkcji liniowej? Wykres, czyli mamy układ współrzędny. Tak, linia prosta. Jeżeli tylko słyszymy funkcja liniowa, to my od razu wiemy, że wykresem takiej funkcji musi być linia prosta. I jak my sporządzamy wykres funkcji? No rozważmy sobie taką funkcję y równa się 2x plus 1. Wiem z góry, że wykresem tej funkcji liniowej będzie linia prosta. Żeby sporządzić wykres funkcji liniowej, korzystamy z pewnego aksjomatu, czyli pewnika geometrii. I bardzo pomaga nam tutaj taka intuicja. Przez dowolny punkt przestrzeni, ile ja mogę prostych poprowadzić? Nieskończenie wiele, prawda? Mogę ich narysować. Oj, krzywe mi te proste. Proste, które wychodzą krzywe na rysunku. Ale umówmy się, że to jest taki punkt. Ale jeżeli ja mam do dyspozycji dwa konkretne punkty, o których wiem, że na pewno należą do wykresu tej funkcji liniowej, no to wystarczy mi nanieść te wykresy w układzie, te dwa punkty w układzie współrzędnych, połączyć je i już mamy cały wykres liniowy, funkcji liniowej. Czyli cała nasza strategia sprowadza się do jednej rzeczy. Znaleźć dwa punkty, o których będę wiedział, że one z całą pewnością należą do tej prostej. No to kolejne pytanie matematyk sobie zada. A kiedy punkt należy do wykresu funkcji? No mam na przykład o tutaj taki punkt, umówmy się, że tu jest 1, 0, tutaj też 1, oś x, oś y, ok? Czyli mam jakiś punkt A o współrzędnych x 1, najpierw zawsze wpisujemy współrzędną na osi x, później współrzędną na osi y. I chciałbym sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten punkt należy do wykresu tej funkcji, czy nie? Jak my to sprawdzamy? Podstawiając do równania te współrzędne. Czyli y-owa współrzędna to jest 1,
no tą dwójkę przepiszemy, ale w miejsca x wstawiamy współrzędną x. Wyszło nam, że 1 musiałby się równać 3, a wiemy, że to jest nieprawda. Od razu mogę orzec, że taki punkt o tych współrzędnych konkretnych z całą pewnością nie należy do wykresu tej funkcji. Żeby sporządzić wykres funkcji, my powiedzieliśmy sobie, potrzebujemy dwóch punktów. No to zabawmy się w matkę i ojca chrzestnego tych punktów, nadamy im imiona. Jest taki dobry obyczaj kultury matematycznej, który mówi, że punkty w geometrii nazywamy zwykle wielkimi literami początkowymi alfabetu łacińskiego. No to biorę pierwsze dwie z brzegu litery, mam punkt x, współrzędną x-ową i y-ową. I teraz chwilka refleksji, zastanowienia. Jeżeli wykres funkcji liniowej, powiedzieliśmy sobie, że to będzie linia prosta, jeżeli on będzie przebiegał tak, to czy ten wykres funkcji przebiega mi nad punktem 0 na x-ach? Przebiega. A czy nad jedynką przebiega? Oczywiście on też przebiega nad innymi liczbami, ale obliczenia najprostsze będą dla zera i jedynki. Spójrzmy, a jak taki będzie wykres funkcji? Przebiega mi pod zerem? Pod jedynką? A jak tak? A jak tak? Czyli ja mogę sobie różne liczby wybrać, ale musiałbym być niespełna rozumu, żeby wybrać na przykład 111, 113 za x-a i dokonywać tych obliczeń, bo będzie bardzo trudno. Najprościej oblicza się dla zera i jedynki. Dlatego przyjmę sobie dla x-a 0 i 1 i będę liczył tylko y-a. Ile wynosi y nad tymi punktami? I tu słówko znowu refleksji. Żeby nam nie było za słodko w matematyce, to x-y i y-ki nazywamy aż na 3 różne sposoby. Czyli nie ma dobrze, prawda? O x-ach mówi się, że x-y to są argumenty funkcji. Dlaczego? Bo w zależności, co tutaj wstawimy za x, tyle wart będzie y. I stąd jakby logiczne dla matematyków są te dwie nazwy. Argumenty, bo one nam argumentują, czyli tłumaczą, ile wart jest y. Druga para nazw, pamiętam, że byłem chory, jak chodziłem do szkoły, jak słyszałem te dwa słowa, dziedzina i przeciwdziedzina. Skąd te słowa się wzięły w języku polskiej matematyki? Otóż kiedy Polska traciła niepodległość na rzecz zaborców na przełomie XVIII-XIX wieku, dwaj profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, bracia Śniadeccy, bardzo się niepokoili, że polska młodzież może ulec wynarodowieniu. I stąd postanowili wprowadzać odrębne nazewnictwo naukowe do polskiego czasopiśmiennictwa. I ja sobie żartuję, że na przykład we wszystkich językach w zasadzie takich liczących się na świecie słowo na przykład całka brzmi tak samo, bo po rosyjsku to jest integral. Nie znam niemieckiego, ale po niemiecku to pewnie jakoś integral. Francuzi pewnie jakiś intégral i Anglicy pojadą integralem. Natomiast po polsku jest całka, zupełnie inaczej. Skąd się wzięło to słowo całka? No, w tych językach, które wymieniłem, integral oznacza integrować, czyli coś zespajać razem. Całka pochodzi od scalenia jakiejś powierzchni razem. No, całka służy nam do obliczenia na przykład pola trapezu krzywoliniowego. No i Rosjanie integrują, Niemcy integrują, Anglicy i Francuzi integrują, a my scalamy. I tak samo jest z dziedziną funkcji. Kiedyś, z czym nam się kojarzy to słowo dziedzina? Kojarzy ci się z czymś? Kiedyś właściciele ziemscy byli nazywani w Polsce dziedzicami. I oni po przodkach dziedziczyli pewną dziedzinę, czyli obszar ziemski. I dlatego x-y nazwano dziedziną funkcji, bo jest to obszar, nad którym lub pod którym rozciąga się wykres funkcji. Czyli nazwa całkiem logiczna była 200 lat temu dla braci Śniadeckich, że oto w tej dziedzinie funkcji, tak, nad tą dziedziną rozpościera się lub pod nią nasz wykres funkcji. Czyli druga para nazw. Najpierw były argumenty argumentujące, ile wart jest y, potem dziedzina, nad którą lub pod którą rozpościera się wykres funkcji. Jest jeszcze trzecia para nazw. Oto o x-ach mówi się, że jest to zmienna niezależna, o y-ach, że zmienna zależna.
Ja mogę wybrać dowolny punkt z dziedziny funkcji, podstawić go za x i w zależności to, co podstawię za x, tak będzie zależał y. Spróbowałbyś powtórzyć te trzy nazwy? Najpierw co? Dziedzina i całka. Dziedzina i przeciwdziedzina, moja wina. Całka to był tylko przykład językowy, ok. O x-ach mówimy, że to jest dziedzina funkcji, o y-ach przeciwdziedzina. No widzisz, niekompetentnie objaśniam, ale to ładnie wszystko wychodzi. Czyli mamy dziedzinę i przeciwdziedzinę. Później druga para nazw? Argumenty funkcji. I ostatnia? Zmienna niezależna x-y, ale w zależności co podstawimy, zmienna zależna y. Wystarczy? Najwyżej sobie zobaczysz później filmik i zapamiętasz lepiej, tak? I w tej chwili wybrałem najprostsze do obliczeń argumenty funkcji, czyli 0, 1. Ja się jedynie chcę dowiedzieć, ile wynosi w tych punktach wartość y. Jeszcze raz troszkę ładniej naszkicujemy ten wykres. Układ współrzędnych. X, o, y, wyskalujmy go, tak? Jedynka, jedynka. No to obliczam sobie. Wartość funkcji w punkcie A wynosi. Przepisuję sobie wzór mojej funkcji, czyli dwójkę. W miejsce x podstawiam 0, dodaję 1. Ile wynosi wartość funkcji w punkcie A? Jedyneczka mam. A teraz chciałbym wiedzieć, ile wynosi wartość funkcji w punkcie B, czyli nad jedynką. Będzie jak 2. No teraz za x wstawimy jedynkę. Dodamy jedynkę. Ile mamy? 3. No to nanosimy teraz te wartości z tabelki. Jak x równa się 0, to y? Ok, zaznaczyłem i wpisuję sobie. Mój punkt A ma współrzędne jakie? X-owa ile? 1. Aha, 0. A y-owa? Ok. Teraz wartość funkcji w punkcie B. Jak współrzędna x wynosi 1, to y ile? 3. Czyli zróbmy 2, 3. To jest nasz punkt B. Współrzędna najpierw x-owa 1, y-owa 3. Wystarczy nam teraz połączyć te dwa punkty i otrzymaliśmy wykres funkcji danej wzorem. Y równa się 2x plus 1. Dzięki, Sylwik. Mam nadzieję, że zaprosisz mnie do udziału w kolejnych filmikach edukacyjnych na swoim kanale. Dziękuję bardzo. Do widzenia.